To jest w ogóle problem, dlatego że jeżeli nam siada to krążenie, zatrzymuje się krążenie krwi, to ona nie chce tej adrenaliny rozprowadzać, bo krew nie płynie. W związku z tym, jeżeli byśmy dopuścili do takiego rozwoju masywnego wstrząsu, to podaliśmy zastrzyk, na przykład w ramię albo w nogę, a krew tam już nie płynie, prawda? Bo serce nie potrafi pompować tej małej ilości krwi. W związku z tym to jest właśnie powód do tego, żeby to podać bardzo szybko, zanim się nie rozwinie nam reakcja wstrząsowa taka, że krew przestanie płynąć. To jest jedna rzecz. No, można sobie wyobrazić i tak nas uczą, że wtedy należałoby podawać, na przykład dawniej podawano to w takich dawnych zaleceniach, ale ja tak naprawdę raz w życiu to zrobiłem i dwa razy chyba w życiu widziałem, że podawano inną igłą, bo to jest za krótka, adrenalinę bezpośrednio do serca. To znaczy przekuwało się serduszko i podawało i tak się i to jest bezpieczne. Akurat w moim przypadku pacjent tego mojego podania nie przeżył. Ja podałem to prawdopodobnie za późno. Mówię to, bośmy przyjechali wtedy pogotowiem i pacjent już leżał na młodym, zresztą 20-paroletni człowiek. Później się dowiedzieli, że mieli, że miał tętniaka mózgu, ale to należało coś wtedy zadziałać. Czyli krótko mówiąc, nasza adrenalina by tak nie przyniosła, że tak powiem, efektu. Natomiast adrenalina musi dojść do rozejście po naczyniach krwionośnych, które obkurczy, prawda? Jeżeli tego nie zdąży zrobić, bo nam siadło krążenie, no to będzie za późno.